Jedwab. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forum.g2.com. Mamy wśród gości pana Radosława Kelnera, prezes zarządu RAF Club. Dzień dobry. Również wśród gości mamy profesora Mariusza Indrysyka, pełnomocnik do rządu do spraw polityki surowcowej w państwa w latach 2016-2019, obecnie redaktor naczelny Polityka Surowcowa. Pan Tomasz Hanczarek, wiceprezes zarządu Personal Service oraz ekspert rynku pracy oraz Paweł Pogoziński, wiceprezes spółki Chemekosystem. Dzień dobry. Zaczniemy debatę od pytania do pana Radosława. Panie Radosławie, jak wygląda obecnie sytuacja na rynku produkcyjnym? Sprzedajecie swoje produkty na cały świat. Na pewno spotykacie się z zawirowaniami u poddostawców pod względem surowcowym. Proszę o sytuację. Czy ona się zmieniła od rozpoczęcia pandemii? Dzień dobry Państwu. Radek Kelner, 22 lat prezes zarządu spółki Roplak. 2000 osób zatrudnionych, 4 fabryki na świecie, 2 w Polsce, 1 w Wietnamie, 1 w Tajlandii. 100 tysięcy ton stali rocznych zakupów, 30 tysięcy ton tworzyw sztucznych, polipropylenu, polietylenu, ABS-y. Kilka tysięcy ton stali nierdzewnych, do tego nikiel, chrom, miedź. Pierwszy wytwórca w Polsce, jesteśmy pierwszą spółką w Polsce, która zaczęła produkować jednostki bateryjne na bazie własnych receptur. Także skala naszych zakupów i orientacja rynków surowcowych wydaje się dosyć dobra, zważając, że mamy 1 000 000 000 złotych przychodów, a co najciekawsze około 200 milionów złotych EBITDA. Czyli jesteśmy wysoko rentownym przedsiębiorstwem, które produkuje wysoko przetworzone produkty. Nasz supply chain od 2 lat de facto został poddany cyklowi, który dzieje się na świecie i który zaczął się w 2007 roku. To jest cykl ekonomiczny, gdzie surowce poprzez jakby ostatnie 10 lat były pod bardzo mocną presją i presją deflacyjną. Pandemia i jakby szczyt quantity easing, czyli drukowania pieniędzy, który właśnie zaczął się w roku 2008-2009, doprowadza do tego, że cykl surowcowy odbija i to odbija do poziomów, które od 30-40 lat były niewidoczne na świecie. Jest to całkowicie naturalny cykl ekonomiczny, jeżeli popatrzymy na perspektywę dziesiątek lat, a nie kolejnych lat bądź kilkuletnich kadencji na przykład rządów, które narzuciły nam takie perspektywy patrzenia. Jeżeli patrzymy od strony ekonomicznej, od strony jakby także pierwiastków, schodzimy do rzeczywistych, tego czym surowce są rzeczywiście, ten cykl całkowicie na naszych oczach się zmienia i będzie determinował, oprócz tego, że oczywiście strategię przedsiębiorstw i ich rozwój bądź ich upadek, ale będzie się to działo w związku z tym właśnie, że inflacja jeszcze pomaga w odbiciu takim exponential, jak to Anglicy mówią, bądź po prostu wzrost logarytmiczny, nie geometryczny cen i zapotrzebowania. Będzie doprowadzał do szybszej transformacji i do gigantycznych deficytów praktycznie we wszystkich obszarach surowcowych. Nie ma surowców, których nie zabraknie, bądź których dzisiaj nie brakuje w stopniu minimum 30-50% deficytu. Średnie terminy realizacji surowcowe we wszystkich tych obszarach to są kwartały bądź całe lata. Żeby zakontraktować materiały służące do produkcji baterii, trzeba czekać od 14 do 18 miesięcy. Także jeżeli mówimy o kryzysie, patrzmy na realia, patrzmy na supply chain, patrzmy na cenę i popatrzmy także na historyczny kontekst. Jeżeli to się pięknie schodzi, no i jesteśmy świadkami tego, co ostatnie pokolenie nie widziało. Po prostu gwałtownego i niepowstrzymanego wzrostu cen surowców,
połączonego z brakiem dostępności wszystkich, podkreślam, surowców. Teraz pytanie kluczowe. Czy jesteście w stanie produkować w pełnym zakresie, czy jesteście ograniczeni z powodu braków surowców? Tylko firmy, które mają odpowiednio mocny bilans, czyli strona pasywów, kapitał własny i możliwość finansowania będzie determinowała, liczę, że finanse decydują o 30% sukcesu w pozyskaniu surowców. 70% sukcesu to jest umiejętność i relacje plus właściwa, jakby jesteśmy znanym klientem dla większości dostawców. Z takich klientów się w pierwszej kolejności zaopatruje, ale będzie to gigantyczny zapór przed nowo powstającymi organizmami, które będą chciały korzystać z surowców. Po prostu takie organizmy mają ograniczenia w dużo większym stopniu niż organizmy, które już funkcjonują. Czyli można podsumować, że duży da sobie radę przez relacje wieloletnie, a niekoniecznie starsze miejsca dla wszystkich na rynku. To nie jest kwestia duży czy mały. To jest kwestia ten, który jeżeli wieje wiatr, to się stawia żagle i inni rzucają kotwice. Plan duży, mały to nie ma znaczenia. Znaczenie ma relacja, znaczenie ma odpowiednia geolokalizacja miejsca jakby wytwórczego i znaczenie ma produkt, który się produkuje. Będzie brakował najprostszych produktów, dlatego że w najprostszych produktach udział surowcowy jest najwyższy i automatycznie producenci robiący produkty wyżej przetworzone będą kanibalizować. To już widać w samochodach tanich, tak? Możecie Państwo kupić tylko samochód drogi z dostawą za rok. Taka jest dzisiaj sytuacja. A samochodów tanich nie ma. To nie jest przypadek, to nie jest jakieś sterowanie ręczne koncernów, że oni chcą tylko drogie sprzedać. To są pewne deficyty, które już panują. A to będzie przełożone na praktycznie wszelkie towary, które konsumujemy w życiu, które przedsiębiorstwa, nasze całe społeczeństwo konsumuje. Idąc dalej, panie profesorze, kryzys surowcowy pod ujęciem skali państwowej. Jak był pan mógł opisać tę charakterystykę oraz sytuację państwa oraz strategię, która w chwili obecnej panuje? Proszę Państwa, dziękuję za zaproszenie wszystkim na tego panelu, za to spotkanie. Dziękuję Państwu, że chcieli przyjść i posłuchać, a mam nadzieję dyskutować później. Należałoby sobie najpierw powiedzieć, jeśli mówić o polityce surowcowej, to trzeba powiedzieć, czym jest w ogóle polityka, prawda? No, patrząc od Arystotelesa, to jest roztropne działanie dla celów wspólnych, dla wspólnego dobra. Dzisiaj polityka to jest raczej taka próba działania, oczywiście w celach wspólnych, ale przy użyciu różnych narzędzi, w związku z tym nie ma możliwości tak, pokazania różnych interesów, ponieważ wyposażenie w narzędzia i interesy są różne różnych stron, w związku z tym nigdy nie będzie żadnej sprawiedliwości w tej polityce i żadnego równouprawnienia, a w surowcach w szczególności. Dlaczego? Że surowce determinują w ogóle rozwój gospodarczy. My nie możemy, gdybyśmy zaniechali w ogóle jakiejkolwiek polityki surowcowej, niestety Polska ciągle jej nie ma, to można powiedzieć, trzeba cytować tutaj klasyka sprzed wielu lat, najlepiej zrobić tak, żeby nie było nic. No tak nie może być, ponieważ polityka surowcowa, ja bym definiował dobrą politykę surowcową, definiowałbym jako obniżenie ryzyka podaży surowców na cele gospodarcze i społeczne. Ryzyko jest tu kluczowym. Tutaj mój przedmówca, szanowny pan profesor Kellner, powiedział, w zasadzie to, co się w tej słowie ryzyko podaży mieści. Mianowicie ryzyko podaży, jeśli jest wyższe, to są wyższe koszty. Muszą być zabezpieczenia bankowe, są kwestie pożyczek, część dostaw. Czas jest bardzo ważny tutaj, prawda? Jeżeli będziemy mieli bardzo stabilną podaż, to jest, czasami wolimy więcej zapłacić, ale mieć pewność. Kto dzisiaj zainwestuje w na przykład składanie rowerów czy produkcję rowerów na Krymie, prawda? Albo gdzie jest duże ryzyko, jakiekolwiek działalności gospodarcze czy w Donbasie. No nie za bardzo. Wolę teraz mniej zarobić, ale to zrobić tą fabrykę rowerów tutaj gdzieś na przykład we Wrocławiu, no i dużo bardziej we Wrocławiu, na przykład w Usarzu
Górnym, gdzie w tej chwili tam są te problemy związane z presją tak zwanych migrantów. Prawda? Więc to ryzyko jest tutaj kluczowe. I żeby obniżyć to ryzyko, państwo musi wziąć na siebie ten ciężar organizacyjno-prawny. I tego w Polsce niestety nie ma. W Polsce nie mamy służby geologicznej, która by zabezpieczyła dostawę surowców dla przemysłu. Oczywiście nie tak, że przyjdzie i będzie sprzedawała, kupowała, tylko prowadziła taką działalność, która powoduje, że będą złoża uruchamiane, rozpoznawane, że będą właściwie oceniani inwestorzy. Nie będzie, tak jak w tej chwili mamy 7 bodajże arbitraży międzynarodowych, gdzie roszczenia wynoszą kilkadziesiąt miliardów złotych względem państwa zupełnie niesłusznych. To jest wynikiem braku polityki surowcowej i braku organu państwa, czy jednostki państwowej, która byłaby gospodarzem tych surowców. Ich nie ma, jest potęża rucha. Mamy instytucje naukowe, mamy powiedzmy niewielką jednostkę rządową, która nawet udziela koncesji, pracując wyłącznie na dokumentu, bez jakiejkolwiek formy praktycznej weryfikacji, no i prędzej czy później ze słabym prawem jesteśmy skazani na szarpanie, kąsanie. I to w przypadku surowców, koncesji na poważne surowce, my nigdy nie mówimy o milionach złotych czy milionach dolarów, tylko zawsze mówimy o miliardach. No, inwestycja jakiejkolwiek jednej kopalni to jest kilka miliardów. Proszę Państwa, gdybyśmy się zastanowili, ile kosztuje taka koncesja, wartościa przepływów finansowych brutto, na przykład KGHM Oska. No, jeżeli KGHM rocznie płaci z jednej koncesji, ma ich obecnie 3 wydobywcze, powiedzmy 7, czasami nawet łącznie wszystkich sumarycznych podatków, nawet i może i 10 miliardów, a robi to przez 30 lat, to w samych podatkach to jest już powiedzmy 200-300 miliardów. A gdzie jest zysk? Gdzie są inne, prawda, elementy składowe, co się składa też na NPV, EBITDA i tak dalej, to są sytuacje, w których zawsze mówimy o setkach miliardów. Jeżeli teraz trwa spór międzynarodowy o jakąś koncesję, prawda, i on już trwa wiele lat, z potężnymi roszczeniami, a takich roszczeń jest jeszcze i o węgiel kamienny, i o kopalnie koksującej, są różne inne, ich jest łącznie bodajże chyba 7 w tej chwili, to Polska jawi się krajem o potężnym ryzyku inwestycyjnym. No kto tutaj przyjdzie? No przyjdzie ten zainwestować, który się tego albo ryzyka nie boi, więc podniesie koszty, albo po prostu już w ogóle się nastawia na to, żeby wyszarpać i wcale nie żadnej inwestycji rzeczywistej, tylko wyszarpać pieniądze. I to jest wielki problem, czyli państwa polskiego. Nie mając własnych dostaw, nie jesteśmy w stanie organizacyjnie przygotować, ani w związku z tym prawnie. Mamy uzyskaną koncesję jedną na obwodach międzynarodowych, na metale strategiczne, których jednego, dwóch lat tam się nic nie dzieje. I to jest też poważny problem, być może w następnej. Jeżeli analizujemy właśnie inwestycje zagraniczne w Polsce, czy nawet polskie przedsiębiorstwa, jeżeli chcą zrobić te inwestycje w innych krajach, to często też biorą pod uwagę kapitał ludzki, jaki jest tam na miejscu, czyli pracowników. Mamy przykład z Wielkiej Brytanii, gdzie brakuje kierowców, tirów, żeby dostarczyć paliwo. Ostatnio czytam artykuł, w którym marynarzy będzie brakować, ponieważ restrykcje pandemiczne powodują to, że ich rejs trwa coraz dłużej, nie mogą zejść ze statku do portu, przez to ta praca staje się mniej przyjemna, mniej osób się na to decyduje, spowoduje to kolejne problemy. Tutaj pytanie, panie Tomaszu, do pana. Jak to wygląda od strony właśnie kapitału ludzkiego? Czy jest ten podaż, popyt po pandemii, w trakcie pandemii, coś się zmieniło, w którym kierunku? Dzień dobry państwu. Dokładnie tak. Ja tutaj zastanawiałem się, słuchając moich przedmówców, bardzo z wieloma rzeczami bardzo, bardzo się zgadzam i powiem szczerze, tak, brakuje pewnego rodzaju strategii, tak, brakuje pewnego rodzaju polityki i ja się przyłączę do tych głosów, dokładając niejako do tych surowców surowiec ludzki. Tak bym to może powiedział, nie wiem, czy to jest ładne, czy nieładne, ale generalnie nie ma sensu budować fabryki i nie ma sensu walczyć o surowce. Tych surowców i tej fabryki nie będzie miał kto, powiem kolokwialnie, obrobić. W Polsce w tej chwili pracuje 16,5 miliona ludzi, z czego 2 miliony to są Ukraińcy. Jakieś tam kilkadziesiąt tysięcy to są Białorusini, Gruzini, Tadżykowie, są również inne nacje. Natomiast
jeżeli na 16,5 milionów pracuje 2 miliony Ukraińców, no to jaki to ma wpływ na budżet, jaki to ma wpływ na w ogóle podaż pracy, no to szanowni państwo, możecie sobie to wyobrazić, no bo to jest dobre 15%. Czyli oni dzięki temu, że te fabryki tutaj są, dzięki temu, że oni tutaj przyjeżdżają, dzięki temu, że płacą podatki, bo ja nie mówię o czarnej strefie, ale tak naprawdę wydaje mi się, że tam jest coraz mniej. To jest kluczowe, oprócz surowców, mieć surowiec ludzi do pracy. I tak jak powinna być według mnie polityka surowcowa, i gorąco się z tym zgadzam, będę miał pytanie do pana profesora, dlaczego Chińczycy pojechali w świat i kupili wszystkie złoża miedzi, a KGHM teraz to, co kupił, sprzedaje, to nie wiem, bo mi to się wydaje nielogiczne, ale pan profesor wie więcej, może odpowie na to pytanie. Ja jedną rzecz strasznie bym chciał powiedzieć. Znacie wszyscy wskaźniki, że jest 5% bezrobocie, tutaj we Wrocławiu 2%. Zdajecie sobie sprawę z tego, że w tej chwili w 40% przedsiębiorców w Polsce pracują Ukraińcy, Białorusi i inne nacje, co oznacza, że biorąc pod uwagę, że to są poddostawcy inni, to tak naprawdę można powiedzieć, że 100% produktów w Polsce produkowanych jest produkowanych również rękami Ukraińców. Tak jak powinna być polityka surowcowa, tak samo powinna być polityka migracyjna. Bym powiedział jeszcze kilka rzeczy, bo to też jest bardzo ważne, dlaczego my, bo ja uważam, że my jako Polska jesteśmy wygrani w tym procesie. I ten COVID, to, że na początku tego wieku, w końcówce tamtego, był jeden kierunek, Chiny. Budujmy fabryki w Chinach, bo tam tanio, sensownie i wszystko przyjdzie. Teraz mamy problem z COVID-em, że jak w Chinach okazuje się, że Chiny są niezbędne, bo nie można produkować BMW, bo tam chipa nie ma, który jest jedyna fabryka w Chinach. Po pierwsze, fabryka stała, po drugie, jest jeden kanał Suezki, po trzecie, faktycznie to daleko i tutaj padło, to Michał Dworczyk powiedział mądrą rzecz, że kilkanaście lat temu było pierwsze zawahanie takie geopolityczne, takie bardziej dlaczego Chiny, a może jednak reindustrializować Europę. I teraz wydaje mi się, że te myśli wrócą. Ale jak te myśli wrócą, to my jeszcze bardziej potrzebujemy rąk do pracy. Dlatego strasznie ważne jest to, żebyśmy my wykorzystali i wiedzieli, skąd ten dobrobyt tutaj. Dlaczego Polska wygrała to? Dlaczego po pierwsze 40 milionów ludzi, po drugie stabilny kraj, po trzecie blisko, faktycznie blisko. Jeżeli ktoś zamówi w Chinach, to tam trzeba wyprodukować, potem trzeba przewieźć, kanał Suezki może się zatkać, może się nie zatkać i trafia to w końcu do Europy. Dotychczas nie było tych problemów, teraz są. Co oznacza, że jeszcze bardziej będzie nacisk na to, żeby tutaj produkować. Opowiem wam państwu, bo ja w swoim życiu firmy, które stworzyłem, zatrudniłem mniej więcej ponad 2,5 miliona ludzi podczas mojej obecności. Także tak naprawdę to, co ja mówię, to jest 23 lata, czyli to jest wręcz pokoleniowa i statystyczna jest moja wiedza. Spotkałem się kiedyś z prezesem pewnej spółki niemieckiej, fabryka bardzo fajna, bardzo zgrabna. I tam powiedział mi ten pan prezes tej fabryki Niemiec, powiedział, byłem prezesem w Hiszpanii, bo to koncern we Włoszech, w Brazylii, i teraz jestem w Polsce. I muszę wam powiedzieć, że najlepsza fabryka jest ta, najlepsi ludzie są tutaj i naprawdę z wami się najlepiej współpracuje. I to, szczerze powiedziawszy, ja poczułem taką dumę narodową, bo naprawdę jest coś takiego w nas jak etos pracy. Miałem rozmowę z panem kelnerem chwilę wcześniej i ja powiedziałem tak, że ci, co są sprawni, sobie poradzą, a ci, co niesprawni, sobie mniej poradzą. Chodzi o to, że my Polacy jesteśmy sprawni i uważam, że będziemy mimo wszystko beneficjentami tych wszystkich zawirowań. I jeszcze ostatnią rzecz powiem, nie wiem, czy nie przekraczam czasu, ale zawsze można sobie zadawać pytanie, czy coś jest temporary, czy jest permanentne, czy coś jest czasowe, czy coś jest długoterminowe. Tak samo jak 40-50 lat temu Polacy jeździli do Niemiec na truskawki i tak dalej, wiadomo jak to było za komuny. Polska w tej chwili jest wielkim krajem europejskim z coraz wyższymi zarobkami,
z coraz lepszym traktowaniem ludzi i szanowaniem tego. Także tak naprawdę wydaje mi się, że to, że jesteśmy naturalnym pragnieniem dla pół świata, żeby tutaj przyjechać i z nami pracować, to jest nasze wielkie zwycięstwo. Oczywiście są różnice kulturowe, nie każda nacja jest stworzona do pracy i tak dalej, i tak dalej. To nie z rasistowskiego punktu widzenia, tylko z kulturowego, że się tak wyrażę. Natomiast my mamy jeszcze jedną przewagę nad innymi. Jesteśmy wyborem numer jeden dla Ukraińców ze względu na bliskość geograficzną, kulturową i językową. To jest nasza olbrzymia przewaga. Tak jak Tesla wybudował sobie pod Berlinem, Elon Musk wybudował tam fabrykę, potworne niedobory ludzi, już się zwrócili do Polaków, już my też tam prowadzimy rozmowy, już była zmiana, bo mieli tam pracować najpierw sami Niemcy, potem sami Niemcy i Polacy, teraz jest otwarcie na wszystkie nacje, bo ci ludzie muszą być, niezależnie od tego, jak bardzo technologicznie jesteśmy posunięci i jak bardzo automatyka wejdzie w nasze życie, bo automatyka z jednej strony wejdzie i odciąży, ale z drugiej strony stworzy zapotrzebowanie na kolejnych pracowników. Także ja apeluję, żeby tak jak pan profesor apeluje, żeby była polityka surowcowa, absolutnie uważam tak, bo strategia najpierw musi być strategia, trzeba wiedzieć, do czego się dąży. Tutaj to jest proces trwały i uważam, że kolejne 10, 20, 30 lat to będzie olbrzymi sukces Polski i wykorzystajmy to, żeby dojść do tego, żeby mieć kapitał i żeby później zachowywać się jak bogate kraje, czyli Szwajcaria, Szwecja czy coś w tym stylu. Żyć częściowo z kapitału. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nim odbijemy piłkę z powrotem z tym pytaniem do pana profesora, chciałbym przejść do pana Pawła. Mianowicie dużo firm produkcyjnych rezygnuje z surowca w pierwszego kategorii A, wchodzi w makulaturę kategorię B, surowce wtórne, odzyskane. W trakcie pandemii był niedobór tych surowców pod względem braku możliwości odbioru w tych ilościach, jakie były wcześniej. Jak to wygląda w chwili obecnej? Czy to jest tendencja stała, pierwotna? Jakby pan mógł tutaj ten rynek określić z pana punktu widzenia? Dzień dobry państwu, Pogodziński Paweł, firma Hem Ecosystem. Ja się też pochwalę jak kolega. A tylko troszkę krócej, w tym roku zagospodarujemy i przetworzymy 1 000 000 ton odpadów, tak więc ponoć się trochę na nich znam. A generalnie nie wiem, postaram się państwu powiedzieć to najprościej, jak tylko można, żeby państwo zrozumieli. Generalnie surowce możemy podzielić na dwie kategorie. Surowce pochodzenia przemysłowego i surowce pochodzenia komunalnego. Komunalnego to są te, które wytwarzamy jakby w domach, natomiast surowce pochodzenia przemysłowego to są te, które są wytwarzane w zakładach przemysłowych. O ile nie ma problemu z zagospodarowaniem surowców pochodzących z zakładów przemysłowych, bo jest to opłacalne, o tyle surowce pochodzące na przykładzie makulatury z domów są bardzo trudno recyklingowalne. Dlaczego? Bo niejednokrotnie są to produkty na przykładzie makulatury wyłożone jakimś woskiem albo wyłożone jakimś tłuszczem i nie ma po prostu w Polsce instalacji do tego, aby te produkty zostały poddane procesom recyklingu. W chwili obecnej jakby gospodarka odpadami zmienia się dość mocno. Zauważyli państwo to pewnie po swoich rachunkach, gdzie ceny rosną. Związane jest to między innymi z tym, że musimy osiągnąć pewne poziomy odzysku, tak więc musimy jakby dostosować nasze instalacje do tego, aby mogły jakby przetwarzać te rzeczy. Po drugie, ilość odpadów rośnie i nie ma miejsc do zagospodarowania tych odpadów. Unia Europejska wprowadza w chwili obecnej tak zwany ślad węglowy. Nie wiem, czy państwo słyszeli o tym. Jest to tak zwany podatek CO2, który będziemy jakby zaraz odczuwać dość mocno. A dla przykładu, w 2018 roku Unia Europejska wyprodukowała 850 milionów ton CO2, natomiast w 2025 szacuje się, że będzie to 2,8 miliarda. Tak więc najprawdopodobniej ten podatek węglowy wejdzie. Związane jest to z tym, żeby ograniczyć jakby emisję tego CO2, czyli tak zwanych trucicieli eliminować. Gospodarka odpadami bardzo mocno odczuje to założenie. A olbrzymia część odpadów jest albo przetwarzana, albo składowana, albo oddawana do tak zwanych cementowni czy spalarni. Niestety cementownie i spalarnie zostaną dotknięte tym podatkiem, tak więc ceny za zagospodarowanie odpadów będą rosły dość znacząco.
A stąd pojawia się szansa na nowe instalacje, na nowe technologie, które będą w stanie poddać procesowi recyklingu te odpady, które w chwili obecnej są nieopłacalne. A co tam jeszcze? Czyli w związku z tym, że stanie się to opłacalne. Rolnicze też, ale ja widzę, jak już jesteśmy na etapie rolniczych, to ja widzę troszkę inne założenie. Bo wszyscy się skupiamy na tworzywach sztucznych i wszyscy się skupiamy na makulaturze. Natomiast tak naprawdę sami mamy mnóstwo surowca, o którym nie wiemy. Wczoraj się spotkałem z jedną z największych firm, która produkuje płyty. Jest to drewno. W odpadach komunalnych mamy tyle drewna i na ten moment jakby możliwość odzyskania tego drewna jest na wprost. Te firmy czekają na to, żeby tylko to drewno do nich przyjechało. Brak legislacji. Dla przykładu sama ta jedna firma, z którą rozmawiałem, jest w stanie przyjąć rocznie 5 milionów kubików drewna. To jest 5 milionów ton drewna odpadowego trafi na składowiska albo do innej formy zagospodarowania jak cementownie. Tak więc moim zdaniem legislacja powinna iść w kierunku przetwarzania tych odpadów. Rosnące ceny jakby wpłyną na to, że tego surowca będzie więcej i będzie to jakby dużo bardziej opłacalne. Czyli nowe technologie stają się opłacalne przez wzrost cen, który jest wywołany legislacją. Wzrost cen powoduje zamieszanie u przedsiębiorców, producentów. Więc panie Radosławie, jak pan by się do tego odniósł? Czy jesteście w stanie przerzucić tę cenę na klienta końcowego? I jakie tutaj macie sytuacje? Wrócę do ciekawego tematu odpadów i tutaj jako przedsiębiorstwo, które produkuje rocznie 3000 ton odpadów drewnianych, bodajże 3,5 tysiąca ton odpadów papierowych, jesteśmy ulubionym dostawcą do przetwórni, dlatego że my mamy czyste odpady. Tym się różni odpad komunalny właśnie od przemysłowego, że my jesteśmy jako przedsiębiorstwo na tyle zorganizowani, że i na tyle to sortujemy, na tyle to przygotowujemy, że nie mamy z tym problemu, a wręcz odwrotnie, działa to na korzyść środowisku, dlatego że nie wywozimy odpadów, tylko je tak skutecznie doprowadzamy do takiej formy, żeby przetwórca odpadów mógł to błyskawicznie we właściwy wyrób przemysłowy zastosować do wyrobu przemysłowego. W przypadku papieru jest to makulaturówka na opakowania, które dzisiaj eksplozja e-commerce i tak dalej wygenerowało 30-40% wzrosty produkcji tektury falistej. Także to idzie wszystko w tego typu aplikacje. Drzewo, tak jak pan mówi, to są aplikacje budowlane. My już przetwarzamy 30% tworzyw sztucznych, które firma przetwarza i które nie są związane z aplikacjami technicznymi, takimi jak w samochodach czy w jakichś urządzeniach, są wytwarzane z odpadów. Są odtwarzane po odpowiednim sortowaniu, filtrowaniu, regranulacji, wracają do obiegu gospodarczego i ten cykl będzie rósł. Moje przedsiębiorstwa inwestują w recycling, mamy swoje wydziały compoundu tak zwanego, które pobierając pewne frakcje, bo odpady są bardzo różne od siebie, pobierając pewne frakcje jest w stanie wymyślić odpowiednią recepturę do zastosowania do produktów. Także to tego typu kompetencje w przedsiębiorstwach powstają. Polityka recyklingu jest konieczna dla nas, dlatego że po prostu zaśmiecimy swój kraj, a druga sprawa, wrzucamy miliardy dolarów. Opakowania spożywcze już dzisiaj, bardzo duża firma, tu zagraniczna, firma CEDO pod Wrocławiem, 90% worków foliowych, które państwo używacie do odpadów, jest wytłaczane tutaj w Środzie Śląskiej. To jest mniej więcej 300 tysięcy ton rocznie tego. 99% tych produktów jest zrobione z recyklingu, ze śmieci holenderskich i niemieckich. Dlaczego holenderskich i niemieckich? Ano dlatego, że są czystsze. A druga sprawa, gminy tam dopłacają do tego przerobu i wszystko się wtedy opłaca. Także to tutaj przyjdzie siłą rzeczy, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i chcąc, nie chcąc, będziemy te przepisy stosować. Z wielkim niezadowoleniem lokalnych polityków oraz ostatecznego konsumenta, ale z rzeczywistą, właściwą perspektywą dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń. Co do przedsiębiorstwa, ograniczeń, problemów, kluczem do sprawy będzie
pan Tomek Hanczarek powiedział o kluczowym zasobie ludzie. Z perspektywy gospodarki ostatnich 5, 10, 15 lat w Polsce i dynamicznie rosnącego przemysłu, głównie rozwijającego się i zawdzięczającego rozwój inwestycjom zagranicznym. Ten przemysł będzie dzisiaj się przebudowywał. Nawet jeżeli dostarczymy kolejne kilka milionów robotników, to w Polsce za chwilę nie będzie wystarczająco dużo innych zasobów, zaczynając od energii, a kończąc na wysoko kwalifikowanej kadrze. Także tutaj polityka surowcowa musi być związana z całością polityki wykształcenia edukacyjnej i odpowiedniej strategii inwestycyjnej związanej z regionami. Budowanie kolejnych fabryk z pełnym szacunkiem, w których zatrudnia się setki ludzi, ale wartość dodana jest żadna, mija się z celem, dlatego że przepalimy swoje zasoby na wartość dodaną 5%, a nie 60%. Bogactwo państwa wynika z bogactwa obywateli. Robotnik, który montuje na linii śrubki, moje śrubki, zresztą jak państwo chcecie, podjechałem dzisiaj Volkswagenem i4 i tam jest bardzo dużo polskich produktów, także możemy być z tego dumni i niekoniecznie powinniśmy mówić, że my tu polskie najlepsze i u siebie i zawsze i tak. Nie, my jesteśmy częścią globalnego organizmu, mamy to szczęście geopolityczne i lokalizacyjne, więc powinniśmy to wykorzystać. A propos polityki surowcowej, do pana profesora tu też nawiążę, kluczem do sprawy jest podjąć decyzję. To nie jest kwestia polityki, że ktoś, oni, nie. Kluczem do sprawy jest podejmowanie decyzji, wydania koncesji oraz uruchomienia drugiej kopalni w KGHM-ie. To jest konieczne przy deficycie miedzi, które za 3 lata szacujemy na kilka milionów ton już na świecie. To jest konieczne, dlatego że bez srebra nie będzie żadnej nowoczesnej elektroniki, bo to jest najlepszy przewodnik. To jest konieczne, dlatego że mamy ultra wyjątkową szansę użycia już największego w Europie odpadowiska wód poflotacyjnych. W Europie żadnej takiej inwestycji już się nie wydarzy, dlatego że musiałoby zbudować zbiornik dla wód poflotacyjnych. Jest to żelazny most pod Lubiniem, mniej więcej połowa wielkości Śniartw. Jak państwo sobie zerkniecie na Google, to tam pięknie to widać. I dzisiaj uruchomienie w Kanadzie podobnego projektu kosztuje 25-30 miliardów dolarów, a tutaj całą kopalnię możemy zbudować za 15. Tak, buduje się ją 7-10 lat, ale podwaja się wtedy produkcję i przynosi się tutaj do Polski kilkaset miliardów dolarów dodatkowych przychodów, niekoniecznie niszcząc środowisko, bo ta infrastruktura już jest. Także tutaj brak decyzyjności, brak, niestety ta decyzyjność wynika ze strategii. Strategię się nie realizuje w 4 lata, nie w 8. Strategię polityczną można realizować w takim okresie, ale strategii gospodarczej nigdy. Także tutaj dzisiaj, że tak powiem, cierpimy na nadmiar pieniędzy wszyscy. Za chwilę będzie olbrzymi niedomiar, bo w którymś momencie Balcerowicz musi wrócić i zgasić to, co się rozkręca. Niestety będzie to, jak to było za Balcerowicza, zimny prysznic na wszystkich. Także, ale to się wydarzy. No chyba, że będzie special drawing rights, fundusz walutowy, ale to na inne spotkanie dyskusji. Panie profesorze, został pan podwójnie wywołany przez prelegentów. Jakby pan mógł się odnieść do tych dwóch kwestii? Dziękuję. Pierwsze, jeszcze do pierwszego. Pan mówił o cyklach. Taki najdłuższy cykl surowcowy to jest cykl związany z krzemieniem. Mianowicie jeszcze w epoce kamienia łupanego krzemień był wydobywany i po to, żeby produkować narzędzie, najstarsza kopalnia prawdopodobnie w krzemionkach opatowickich. No i po 3000-4000 lat cykl wrócił, bo modny stał się krzemień pasiasty, który tutaj mogę przekazać panu jako ozdoba, prawda? Mniej więcej z tego samego miejsca geologicznego. Ale teraz wracając, ja może jeszcze sprostowanie do prowadzącego. Ja nie jestem już tym, no nie jestem, byłem, ale nie jestem redaktorem, tylko pierwszego numeru tego byłem redaktorem, bo założyłem to czasopismo. Przepraszam, mój błąd. Tak, tak, nic się nie stało. Otóż polityki surowcowej państwa niemal, ona już niemal była. Po raz pierwszy została przygotowana, najpierw musiał być powołany pełnomocnik rządu do spraw polityki surowcowej państwa. Ja to przygotowałem w 2016 roku, został powołany pod koniec 2016 roku. W ciągu 3 lat miał przygotować politykę surowcową państwa i ona została przygotowana. Było 12 dużych konferencji
ta po kilkaset osób, gdzie byli ludzie zainteresowani surowcami, poszczególne dyskusje na poszczególne filary były dyskutowane. Ja zresztą mogę przekazać, a jak ktoś zechce, to wysłać w PDF-ie tą politykę, która została przygotowana, potem Komitet Stały Rady Ministrów, rządowe konsultacje, Komitet Stały Rady Ministrów to przyjął. Moja rola wtedy się skończyła, bo byłem sekretarzem stanu, więc członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów. I poszło to na Radę Ministrów, ja z rządu odszedłem i ta polityka nie została niestety przyjęta. W zasadzie do dzisiaj jej nie ma. Kluczem, jeszcze raz powtarzam, jakimkolwiek tego, co ja przygotowałem i musi to być, uważam, że to jest najlepsza polityka w Unii Europejskiej. Jesteśmy w tej chwili ostatnim krajem i chyba już jedynym, który nie ma polityki surowcowej przyjęte. No nie wiem jak tam, prawda, Cypr czy te mniejsze zupełnie kraje, prawda? Ale te kraje, które mają jakiekolwiek zasobną politykę surowcową mają. I pan zwrócił uwagę na metale. Tak, tutaj metale są na pierwszym miejscu. Z podziałem na stal. Dzisiaj, proszę Państwa, stal przecież kosztuje kilkakrotnie drożej niż kilka lat temu i jej nie ma. W związku z tym węgiel koksujący, który w klasyfikacji, to jest bardzo ważne w klasyfikacji, jeśli chodzi o politykę, same klasyfikacje. Węgiel koksujący został w mojej polityce surowcowej umieszczony jako surowiec chemiczny, a nie jako energetyczny, gdzie wszędzie jest, te surowce energetyczne są bardzo ważne. Państwa, energii, surowców energetycznych, tych klasycznych, jest nadmiar. Jest naprawdę nadmiar na świecie. Kwestia tylko polityki klimatycznej czy innej środowiskowej powoduje, że mogą być z tym problemy. Samych hydratów gazowych, które uważam, że są, mogą być przyszłością energetyczną, jest więcej niż jakichkolwiek postaci węgla, czy kamiennego, czy w ropie, na to w gazie, w lesie, w glebie, jest więcej niż tego wszystkiego razem, na lądach. Prawda? Więc to jest na oceanach. Jeśli chodzi o metale, to jest koncesja polska, którą udało mi się zdobyć. Pierwsza, jedyna jak dotąd koncesja polska, ale taki kraj jest tylko 7 w tej chwili, na siarczki polimetaliczne, najcenniejsze. Proszę Państwa, tu 4% miedzi jest. Tutaj jest 5-6 razy więcej srebra niż w rudach srebra, które się na świecie eksploatuje. Tutaj jest wielokrotnie więcej złota, pierwiastków ziem rzadkich i to krytycznych, takich, którym dysponują głównie Chińczycy. I my musimy to robić. A w polityce surowcowej, którą ponownie zaczęto przygotowywać, jest jedno zdanie na ten temat. Jedno zdanie, że należy współpracować z organizacją Dna Morskiego, która zarządza 60% powierzchni Ziemi właśnie tymi ocenami, i z Interocean Metalem. To jest pomylenie w ogóle pojęć. Interocean Metal jest poniżej polskiego rządu. Organizacja Dna Morskiego jest powyżej, bo to ona daje koncesję. Interocean Metal jest po prostu klientem. Takich smakołyków tam jest wiele w tej nowej polityce, w sensie analitycznym, gdzie R kwadrat jest poniżej wartości 0,1, uważany, że to z tego, na tym można jakiekolwiek wnioski wyciągać i tak dalej, w korelacjach, w przewidywaniach. Czyli nadal polityki surowcowej w Polsce nie ma. Tu mamy 9 filarów, ja Państwu mogę to udostępnić. I w tych 9 filarów, trzeci filar na przykład, to jest właśnie pozyskiwanie surowców z odpadów, recykling. To jest kluczowa sprawa, ale w przypadku wielu surowców może to być satysfakcjonujące. Ale metali, ale pamiętajmy o jednym, nie przybędzie surowca na rynku od recyklingu. Przecież recykling nigdy nie będzie stuprocentowy. Może być tak jak w przypadku ołowiu mamy dzisiaj na poziomie, nie wiem, 60%, prawda? Może, ale to, czyli 60% się zyskuje, 40% idzie bezpowrotnie w środowisko. A w przypadku innych metali, w przypadku złota będzie pewnie dużo wyższe, prawda? Ale już 50% srebra jest używane przez. No tak, ale to jest ciągle, jeżeli my mamy wzrost zapotrzebowania na poziomie na przykład nawet kilkudziesięciu procent czasem rocznie, tak będzie z niklem, molibdenem prawdopodobnie, jego w Polsce nie mamy, ale on jest tu. I to jest klucz. W tej chwili świat dzieli oceany i brak realizacji tej polityki, mało tego, nawet dążenie do tego, żeby wycofać niektórych Polaków z ważnych stanowisk. Polska nigdy nie miała tak mocnej pozycji jak jeszcze kilka lat temu w organizacji Dna Morskiego, gdzie mieliśmy swoich przewodniczących rad, szefa po raz pierwszy w historii szefa członkostwa i od razu szefostwo komisji, Komitetu Finansowego, prezydenta zgromadzenia, prezydenta rady. Tego nie było i to trzeba wykorzystać. Mieliśmy inicjatywę w Enterprise, czyli organizacji, która miała zarządzać połową tego, co pozostaje w ONZ-cie
To jest skomplikowane prawo morza i tak dalej. Można wrócić. Panie profesorze, ja się wtrącę. Bardzo panu tak. Ja muszę zarabiać pieniądze i myślę i marzę tak jak pan i organizuję się i przygotowuję coś pewnie dla następnego pokolenia, ale ja dzisiaj rozliczam, bo muszę żyć i muszę zapewnić. Dlatego to pieniądze. Musi państwo brać na siebie. Ale zaraz, niekoniecznie. Państwo musi umożliwić przedsiębiorcom i wejść w porozumienia realizacji dzisiejszych projektów, które tak dużo podatków zapełniają, że można te marzenia zacząć realizować. Jeżeli dzisiaj są nierealizowane projekty, bo taka jest decyzja, bo to znaczy nikt nie chce podjąć decyzji właściwej, tak jest, to w tym momencie zmierzamy w kierunku także odpowiedzialności polityków. Politycy tym w ogóle nie powinni się zajmować. To powinny być ekonomiczne organizacje, które są rozliczane na podstawie bilansów, a nie na podstawie błogosławieństwa jakiegokolwiek politycznego. Tutaj polityka surowcowa, koncesje, tak, to bezwzględnie jest obszar państwowy, ale już kwestie realizacji projektów w samym, na przykład, jak już tutaj jesteśmy na Dolnym Śląsku, KGHM-ie, że 3-4 lata opóźniono projekt chilijski, bo panowie, nie wiem, czy państwo się orientujecie, ale takie zarządy były, które po 2 tygodniach się męczyły tam i wracały tymi samymi samolotami z powrotem do Polski, bo ludzie nie chcieli pracować. Takich ludzi wysyłaliśmy na inwestycję, która kosztowała 2-3 miliardy dolarów i która dzisiaj zaczyna zarabiać fortunę, a mogła zacząć zarabiać już 5 lat temu. Przekażę ci, Tomku, głos, pewnie też masz tutaj ad vocem. Nie, właśnie powiem tak. Są przykłady na świecie, gdzie dlaczego rząd amerykański sam nie wysyła statków w kosmos, tylko mówi Elon do Muska, pana Muska, przepraszam, tego od Tesli, zrób to i daje mu grant, olbrzymie pieniądze, miliardy dolarów. Dlaczego? Dlatego, że ten bardziej to zrobi niż państwo. Po prostu, bo bardziej się opłaca dać jakiejś organizacji sprawdzonej z wizją i tak dalej, niż żeby to robiło państwo. Panie profesorze, bo powiem szczerze, to też jest tak, że jasne, że we mnie pewnego rodzaju, mnie jako obywatelowi Rzeczypospolitej, burzy się krew, jak słucham pana profesora, że to trzeba zrobić i ja też czuję tak samo, tylko ja się zastanawiam, co ja mam zrobić. Wysłać maila do pana Morawieckiego? Nie wiem, co robić. Mamy wyjść na ulicę i mamy mówić, my chcemy polityki surowcowej? To właśnie tak naprawdę oczywiste, że do rządu to należy, no ale dlaczego rząd tego nie robi? Bo my na tym będziemy stratni na kolejne 100, 200, 300 lat. Jeżeli jest inaczej, jeżeli rząd nie potrafi tego zrobić, to niech rząd tylko powie, rób to ty. Czy rób to ty, a takich ludzi, którzy w Polsce potrafią zrobić, to akurat jest bardzo dużo. Bo tak jak powiedział mi ten prezes Niemiec, mówi na każdym poziomie i najlepszych macie robotników, i najlepszych macie inżynierów, i najlepszych macie prezesów. To usłyszałem, także ja to powtarzam, bo jeszcze raz mówię, jestem z tego dumny. Tak potrafimy. Wobec tego, jeżeli pan profesor mówi, że rząd nas, naród blokuje, no to we mnie się burzy krew. W was nie? Tak, no dosyć smutna refleksja, Tomko, nie jest tak źle. My mamy, a propos perspektyw, Dolny Śląsk, to miejsce, w którym jesteśmy, Polska, mamy historyczną od kilkuset lat szansę naprawdę partycypować jako podmiot, a nie jako przedmiot i w polityce, i w polityce, i w gospodarce świata. Bezwzględnie tak, ale bez jakby zwiększenia skali, bez zwiększenia wartości dodanej tego, co robimy, bez jeszcze wyżej przetworzonych produktów i towarów, bo z tego Polska żyje. To nie będzie podlegało takiej spadku koniunktury jak usługi. Zobaczcie państwo, które państwa w pandemii najwięcej straciły. Te, które miały rozbudowane usługi. Myśmy najmniej stracili, bo jesteśmy miejscem, w którym się produkuje. Produkcja także lepiej kształci, produkcja dyscyplinuje, produkcja powoduje to, że potrafimy robić złożone projekty. Kluczem do sprawy są decyzje. Kluczem do sprawy jest wyłożenie pieniędzy, pozwolenie przedsiębiorstwom działać. Przedsiębiorstwa surowcowe w Polsce w większości są przedsiębiorstwami publicznymi. Niestety z gigantycznym wpływem politykę na bezpośrednie zarządzanie i dlatego decyzje są opóźnione. Ja bym chciał oddać teraz głos do pana Pawła. Jak by pan oceniał właśnie brak takiej strategii surowcowej? Jak to wpływa na pana biznes? Znaczy, w
gospodarce odpadami jest aż nadto jakby tej strategii, bo właśnie się tutaj przysłuchuję wypowiedziom panów i mówią panowie, że nie ma polityki surowcowej. W gospodarce odpadami jest nadto polityki, powiem szczerze. A powiem państwu, jak wygląda proces inwestycyjny, jaki to jest okres czasowy. Aby wybudować jakąkolwiek instalację do przetwarzania odpadów, to są lata. Do tego borykamy się, czy każda firma boryka się ze świadomością społeczną. Nikt nie chce mieć instalacji czy jakiegoś placu, gdzie są zbierane odpady koło swojego miejsca zamieszkania. Tak więc niejednokrotnie te inwestycje są poddawane jakimś protestom. Wydłuża to oczywiście cały czas inwestycji. Aby uzyskać instalację, aby wybudować instalację, należy uzyskać decyzję środowiskową, należy uzyskać pozwolenie na budowę. Później ją trzeba zrealizować, uzyskać pozwolenie zintegrowane. Jest to okres około 4-5 lat. I teraz przejdźmy do sedna. Polityka związana z gospodarką odpadami, jak to widzi nasz rząd. Rząd wydaje jakąkolwiek ustawę. My na tej podstawie staramy się wybudować jakąś instalację, no bo oczywiście ustawa jest dla nas jakby nadrzędnym dokumentem, po czym rząd w przeciągu roku tą ustawę zmienia i to niejednokrotnie całkowicie odwraca system. My nie jesteśmy, mówię o wszystkich podmiotach, które realizują jakby gospodarkę odpadami w Polsce, my nie jesteśmy w stanie zrealizować jakiekolwiek inwestycje, bo nie mamy stałej, jednorodnej polityki, tak jak jest w krajach Unii Europejskiej, gdzie polityka jest ustawiona na 10-15 lat i firmy są w stanie inwestować pieniądze, bo je mają. Polskie firmy, jak i firmy zagraniczne, które są w Polsce, również mają pieniądze i zainwestują te pieniądze w gospodarkę odpadami szeroko rozumianą, czy to recykling, czy przetwarzanie, czy odzysk, czy spalarnie odpadów. Natomiast przy tak niestabilnym prawie jest to po prostu nieopłacalne. Przepraszam, powoli kończy nam się czas. Ja bym poprosił każdego z panelistów, aby krótko podsumował ten panel. Proszę Państwa, my, jeśli chodzi o politykę surowcową, my coś się tam dzieje. To nie jest tak, że nie ma nic, ale nie jest to zapisane. Jest to rzeczywiście, można powiedzieć, zupełnie bezchołowie, jeśli chodzi o system prawny. Ram organizacyjnych w istocie nie ma. I to jest prawda. I ona, ta polityka była przygotowana i jej nie ma. To trzeba sobie zapamiętać. Jeśli chodzi o politykę surowcową w zakresie gospodarki odpadami, to w trzecim filarze jest to dość dobrze sprecyzowane, także ramy prawne. My musimy mieć gospodarza polityki surowcowej, który realizuje tę politykę, czyli wdraża ją. I te elementy, które zostały zapisane w tych 9 filarach, one muszą być zrealizowane. Tego w zasadzie nie ma i to jest klucz. Jeżeli nie będzie tego nikt razem zbierał, obniżał ryzyka podaży surowców, zdobywania surowców na rynek, to zawsze nie, to my tracimy jako państwo konkurencyjność. I nie tylko, że mamy utracone korzyści, ale wydatne straty, bo utracone korzyści to jest jedno, brak polityki, czy słaba ta polityka, i nie ma w praktyce, ale straty, i te straty wynikają chociażby z tych arbitraży, tak jak dzisiaj mamy, prawda? Nie, utracone korzyści, na przykład brak właściwych inwestycji opłacalnych, ale także na przykład ten obecny spór z Czechami. To jest jakiś kuriozum, zupełnie potworek, który nie powinien nastąpić, bo w 2016 roku wszystko było przygotowane. Były wizyty ministrów. Do ministra Szyszko przyjeżdżał Brabenec, myśmy dyskutowali, dogadane było wszystko. Potem był podpisany protokół. Na tej sali nawet jest osoba, która uczestniczyła w tym podpisaniu tego protokołu. Uzgodnienia były wszystko. I naraz coś się zrobiło źle. Było przygotowane, w jaki sposób przedłużyć koncesję. Najpierw 6 lat, a potem później. I to wszystko coś się sypnęło. Uważam, że głównym brakiem jest to, że my nie mamy jednostki realizującej czy koordynującej tę politykę na poziomie agencji rządowej. I instytucja naukowa, jako mówi się, że jest Państwowy Instytut Geologiczny, to jest kuriozum, który od 30 lat przypisano mu realizację zadań Państwowej Służby Geologicznej z małej litery, bo to są realizacje zadań. I przecież zawsze będą takie potrzeby, że naukowcy, którzy tam pracują, podciągają potrzeby
państwa pod potrzeby własne. Robi się to samo, jeździ się na konferencje stricte naukowe, nie mające nic wspólnego z potrzebami państwa i mamy tego efekt, jaki mamy. Niestety, jeżeli nie będzie właściwe organizacyjno-prawne ramy wdrożone w państwie polskim, to sytuacja będzie się pogłębiała i nie zdziwię się, że jak nie będzie teraz 7 arbitraży z roszczeniami łącznymi wielodziesiąt miliardów złotych, tylko będą arbitraże 10, 12, 15. Proszę bardzo, taka niestety sytuacja. W dwóch zdaniach. Brakuje decyzyjności i strategii. Panie Radosławie, pana opinia? Moja opinia jest taka, że a propos decyzyjności, ustawiania struktur państwowych czy zmian prawa, to jest, powinna być pochodna strategii. Nie możemy mówić o zbudowaniu właściwej strategii bez wykonania odpowiedniej pracy i bez decyzji. Tych decyzji nikt nie podejmuje, dlatego że surowce są związane z olbrzymimi pieniędzmi i żaden polityk nie chce wnikać głęboko w strukturę tych projektów surowcowych, bo będzie po prostu ponosił konsekwencje polityczne swoich decyzji. A propos, tutaj pan profesor poruszył kwestię Turowa. Proszę pana, nasi politycy mają to do siebie, że są kompletnie niemerytoryczni. Czesi czekali na propozycję biznesową i jej nie otrzymali. Nie otrzymali. Otrzymali uściski, gratulacje, gołębie, przecinanie szarf, wspólne wypicie piwa. Proszę pana, Czesi oczekiwali pieniędzy i tej propozycji nie dostali, więc nie dziwmy się, że jeżeli sąsiad, któremu dymimy ogniskiem, kopiemy dziurę, że wody w ogródku nie ma, się zdenerwował i powiedział koniec. No, jesteśmy Europejczykami, mamy świadomość tego, na jakim świecie żyjemy i jakiekolwiek tłumaczenia się, szczególnie partii władzy, która rządzi od co najmniej 6 lat, no są po prostu żałosne. Co do polityki surowcowej, nie ma czegoś takiego pojęcia jak polityka surowcowa. Tu będę z panem profesorem polemizował. To są dziesiątki drobnych fragmentów, które trzeba potraktować jako dzieło samo w sobie. Nie zrobi się tego urzędowo. Zrobi się to z przedsiębiorstwami, zrobi się to z ludźmi, którzy w tych obszarach mają kompetencje i polityk w tym momencie, pan premier, czy pan minister gospodarki, czy inna właściwa osoba, decyduje tak, to jest kierunek, to jest kierunek, to jest kierunek, za tym stoją takie pieniądze. Kopalnię miedzi będziemy budować 12 lat. Kopalnię KGHM budowaliśmy 30. Pierwsza rafinacja właściwa krustów, z których KGHM ma 40% dochodów, czyli ze srebra, była w końcu lat 90. uruchomiona. Wtedy dopracowaliśmy linię do odpowiedniej elektrolizy tych odpadów i zaczęliśmy rafinować właściwie srebro. Także trwało to 30 lat. Mamy tą technologię w tym obszarze, mamy technologię w innych obszarach. Politycy się boją przedsiębiorstw. Wolimy wpuścić tutaj chińskie firmy bez zastrzeżeń do chińskich firm. A wolimy tu wpuścić jakieś międzynarodowe firmy, a boimy się po prostu zaryzykować decyzji. Tak, inwestujemy, bo sami umiemy to robić. My nie wierzymy sami w siebie. To jest główny deficyt. Panie Tomku, również prosiłbym o podsumowanie. Szanowni Państwo, właśnie o to chodzi. Przykład Amerykanów, którzy rząd się nie bał, dał Muskowi pieniądze i ten, proszę bardzo, osiągnął sukces i pokazuje, że można. Za chwileczkę zrobi internet, za chwileczkę naprawdę wiele, wiele rzeczy zrobi za pieniądze rządu. Także tego się nie bójmy i ja uważam, że to jest bardzo zgrabna uwaga, że faktycznie lepiej dać, nie wiem, obcemu jakiemuś Amerykanowi, czy Chińczykowi, czy komuś niż przedsiębiorcy polskiemu, bo mogą być pretensje polityczne. Natomiast ja powiem coś ze swojego ogródka. Nie wiem, czy szanowni państwo wiecie, ale jeśli chodzi o przychód na mieszkańca, przychód w sensie zarobki na mieszkańca, to Wrocław jest drugi po Warszawie. Nie wiem, czy pamiętacie to miasto 30 lat temu. Ja pamiętam. Później. To było tak naprawdę zapyziała dziura. Zdrojewski, Dutkiewicz, Huskowski przez chwilę. Nie wiem, jak to będzie z tym naszym panem prezydentem, ale zobaczymy. Natomiast generalnie jest tak, budowaliśmy i zbudowaliśmy numer 2 w
Polsce, i jeśli chodzi o budżet Wrocławia, i jeśli chodzi o przychody per capita. Mówię o przychodach osób fizycznych. I skorelujcie to z jedną rzeczą. Skorelujcie to z tym, że na Dolnym Śląsku jest najwięcej pracujących obcokrajowców w skali całego kraju. Bo uważam, że warto to dostrzec, że po prostu my jesteśmy otwarci, sympatyczni, mili, dobrze się z nami współpracuje. Dzięki temu do nas przyjeżdżają Ukraińcy i inni migranci. My możemy ich wysłać do roboty i oni napełniają nasze kieszenie. Dzięki temu na Dolnym Śląsku, a we Wrocławiu szczególnie, żyje się, patrząc w statystyki, najlepiej. To też jest bardzo ważna rzecz dla potencjalnych inwestorów, bo to jest takie koło zamachowe. Są ludzie, ludzie są zadowoleni, tworzą się teatry, kultura i tak dalej, i tak dalej. I mamy autostradę do Niemiec, do Berlina, mamy do Warszawy, za chwileczkę będziemy mieć do Pragi. To też jest bardzo ważne dla tych, co przyjdą i będą tutaj inwestować, bo decydenci też chcą się bawić, też chcą żyć. Pamiętajmy, Ukraińcy też chcą się bawić, też chcą żyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Pawle, krótkie podsumowanie. Ja powiem jakby inaczej. Ja powiem to, czego ja bym sobie życzył może. Rząd polski generalnie tworzy tą politykę surowcową, tworzy tą politykę generalnie odpadową sam. Dlaczego ją tworzy sam? I tworzy ją w sposób niewłaściwy, tak? Stwórzmy takie ciało doradcze, które się będzie składać i z przedsiębiorców, i z samorządów, i z przedstawicieli rządu, którzy będziemy w stanie, że tak powiem, stworzyć tą politykę, generalnie odpadową politykę surowcową długofalową, tak? Wprowadźmy to razem. Dlaczego mamy tego nie zrobić? My jesteśmy praktykami, w rządzie są teoretycy, tak? Jeżeli połączymy siły, to będziemy w stanie tą politykę odpadową wdrożyć i wtedy mamy szansę, że ta polityka odpadowa będzie długa, tak? Jeżeli będzie trwało to rok, dwa, trzy, to zapomnimy o jakichkolwiek inwestycjach w Polsce. Jeżeli ta polityka się utrzyma przez 10 czy przez 15 lat, to i te inwestycje się pojawią. Jak się pojawią inwestycje, to pojawią się poziomy odzysku, pojawią się wysorty, bo to wszystko będzie opłacalne. Rząd w chwili obecnej też nie można powiedzieć, że nic nie robi. Rząd wprowadził system BDO, rząd wprowadził system rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej, rząd wprowadza system kaucyjny, tak? To są rzeczy, które są dobre. Tylko ja się pytam, ile to potrwa? Rok, dwa, trzy? Ostatnie 10 sekund dla pana profesora. Ja tylko króciutko. To panowie mieli postulaty. Proszę bardzo, przepisy. Jak to zrobić? Jest setka zadań programu wykonawczych, kto ma to zrobić za ile i kiedy. Jest napisane. Pan chciał, żeby były konsultacje dotyczące przedsiębiorcy byli. Proszę bardzo, 12 konferencji, 3000 ludzi, z czego 2000 to przedsiębiorcy brali udział w tym. Wybór, proszę bardzo, panie jest. Że przedsiębiorców. Wybór. No nie można zapraszać przypadkowych ludzi, którzy się zgłoszą. Zaprasza się tych, którzy mają bilans za sobą i którzy są w stanie to wykonać. Państwo nie ma zielonego pojęcia, jakie ma fantastyczne przedsiębiorstwa. Państwo unika kontaktu z przedsiębiorcami i przedsiębiorcy unikają kontaktu z państwem, bo jest to bardzo politycznie niepoprawne. Jest to niemile widziane. Oczywiście. To jest bardzo niedobrze. Jak ja byłem, bardzo niedobrze. Tak nie było. Proszę pana, miałem wielokrotnie więcej zaproszeń w swojej spółce brytyjskiej niż jakiekolwiek zaproszenie od organu państwowego w ostatnich 10 latach. To są żarty. To, co w Polsce i poziom demokracji w Polsce niestety jest adekwatne do jakby członków i elity politycznej. Niestety tutaj docieramy do bardzo trudnych kwestii. A propos polityki surowcowej, mili państwo, rekomenduję zakupy na święta szybciutko. Szanowni państwo, tym akcentem zakończymy. Dziękuję. Forum G2. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forum.g2.com.